Cześć kochana, witaj na moim wilczym kursie. To jest lekcja 0, w której opowiem Ci, na czym ten kurs polega, dla kogo on jest, ale także od razu dam Ci kilka porządnych, solidnych rad, które będziesz mogła zastosować z powodzeniem w swoim życiu, po to, aby wydostać się z nałogu objadania się. No właśnie, dla kogo jest ten kurs? Na pewno dla wszystkich osób, które cierpią na bulimię. Na pewno dla osób, które się objadają, które mają ciągle efekt jojo, które są ciągle na dietach i nie potrafią wydostać się z tego błędnego koła bez tycia, chudnięcia i cały czas siedzenia w tej karuzeli. Także osoby, które mają ortoreksję i anoreksję, mogą skorzystać z tego kursu, ale jest on przeznaczony głównie dla osób właśnie objadających się. I jak on wygląda? Kurs składa się z 28 dni, są to 4 tygodnie, podczas których codziennie będziesz dostawała nowy filmik oraz zadanko, które będzie przypisane do tego filmiku, a także jadłospis na ten dzień, tak żebyś miała wszystko kompleksowo, od razu zaplanowane, tak żebyś mogła się zdrowo odżywiać, dobrze się poczuć i w międzyczasie uczyć się czegoś nowego. Uczyć się praktycznej wiedzy, którą od razu będziesz mogła zastosować w swoim życiu. No właśnie, słowo praktyczny jest tutaj bardzo na miejscu. Ja jestem nastawiona na efekty. Jak wiecie, prowadzę bloga Wilczogłodna, prowadzę kanał na YouTubie, napisałam kilka książek na ten temat, mentorowałam kilkudziesięciu osobom, które także stanęły na nogi, odpisałam na tysiące Waszych listów, przeczytałam naprawdę setki książek na ten temat. I to jest moja życiowa misja. Wyciągać ludzi z objadania się. Ja sama najpierw zrobiłam to na sobie. Przez 15 lat mojego życia cierpiałam na bulimię. I wyciągnęłam się z niej dzięki mojej autorskiej metodzie. Ja zrozumiałam, czym jest bulimia. I na pewno nie jest to to, co czytałaś w różnych książkach, czego dowiadywałaś się na terapiach. Sprawa jest o wiele prostsza i naprawdę można wyjść z bulimii w miesiąc. Nie trzeba do tego lat terapii i nie wiadomo jakich cudów na kiju. Właśnie dlaczego to działa? Bo moja metoda oparta jest na zdrowym rozsądku oraz na wiedzy na temat fizjologii człowieka. Jak działa nasz mózg, jak działają nasze nawyki, jak działają nasze nałogi. Bo tak naprawdę objadanie się to jest po prostu nałóg, a każdy nałóg można pokonać. To nie jest choroba psychiczna. I tutaj jest właśnie pierwsza bardzo ważna wskazówka. Ty nie jesteś chora psychicznie. To nie jest tak, że, jak na przykład z depresją, że jest zaburzona jakaś równowaga chemiczna w Twoim mózgu. Jest na pewno zaburzone wiele rzeczy w Twoim życiu, ale dowiesz się, że to wszystko, co się z Tobą stało, ma swoje logiczne wytłumaczenie i wyjaśnienie. A jeżeli coś można logicznie wytłumaczyć i zrozumieć, można także nad tym zapanować. Zobaczysz, że jesteś w stanie zapanować nad swoim nałogiem objadania się. No więc dobrze, do rzeczy. Pierwsza rzecz, którą chciałam Ci pokazać, to są obszary, którymi będziemy się zajmować podczas tego kursu i to jest taki schemat obrazujący, co przestało być w równowadze. Gdzie tutaj został zaburzony balans? Bo jeżeli cierpisz na zaburzenia odżywiania, to jest zaburzonych kilka rzeczy w Twoim życiu. I to jest właśnie to. Więc tak, na tym kursie skupimy się na tych czterech obszarach. Po pierwsze, jem. Będziemy opowiadać o tym, jak sprawić, aby nasz organizm był dobrze odżywiony, aby niczego mu nie brakowało, aby nie musiał rzucać się na jedzenie. Tak, dowiemy się, jak zaspokoić swoje potrzeby energetyczne. Nie wiem jak Ty, ale kiedy ja chodziłam na terapię, a propos zaburzeń odżywiania, ten temat nigdy nie był poruszany. Nigdy się nie dowiedziałam, co trzeba jeść, jak trzeba jeść, bo ja nie miałam o tym pojęcia. Na przykład, ile to jest porcja. Ja nie wiedziałam, ile je normalny człowiek. I zawsze, kiedy chciałam poruszyć ten temat, był on ucinany, ponieważ było mi mówione, że bulimia to jest choroba duszy i to jest właśnie choroba emocji i tak dalej. I jedzenie nie ma tutaj nic do rzeczy. A ja mówię odwrotnie. Właśnie jedzenie ma tutaj wiele do rzeczy.
i nim się także zajmiemy. Druga sprawa to nasze myśli i nasze uczucia, czyli te myśli automatyczne, które pchają nas do objadania się i towarzyszące im uczucia. Oraz także w drugą stronę, czyli uczucia, które czujemy, które wywołują myśli. Nauczymy się, jak rozpoznać ten schemat i jak na nim zapanować. Dowiemy się, jakie informacje emocje nam przekazują, bo emocje nie są naszymi wrogami, są po prostu elementem, jakim nasze ciało, nasz organizm komunikuje się z nami. Tak, to są takie drogowskazy. Kolejna rzecz to będziemy się ruszać. Wiem, że osoby, które cierpią na zaburzenia odżywiania, mają takie dwa tryby. Albo nie ruszają się w ogóle, albo ruszają się nadmiernie. Czyli albo leżysz na kanapie i uważasz, że wszystko jest bez sensu, albo chodzisz na siłownię po 2-3 godziny i się tam zakatowujesz. I tutaj chcę także wprowadzić balans, żeby to był ruch, który Ci służy, a który nie jest przeciwko Tobie. I także właśnie każdego dnia będziesz miała zadanie, żeby się trochę poruszać, ale zaczniemy naprawdę od bardzo delikatnych ćwiczeń. Oczywiście będziesz mogła zwiększyć ich intensywność, ale to będzie wszystko ładnie wytłumaczone, jak to zrobić. Jeżeli właśnie nie ruszasz się w ogóle, to ja Cię do tego zmotywuję. I kolejna rzecz to robię, czyli nawyk. Tutaj właśnie się zastanawiałam, czy ten nawyk dać w cudzysłów, czy zrobić slash, bo jakby te dwie rzeczy się ze sobą łączą. Bo jeżeli robię coś konsekwentnie, codziennie, powtarzam to samo, to to wchodzi w nawyk. I nawyk jest rzeczą neutralną. Możemy wyrobić w sobie dobre nawyki, tak jak na przykład mycie zębów, a możemy wyrobić sobie złe nawyki, tak jak na przykład objadanie się. Tak? W pewnym momencie to się staje kwestią nawyku i nałogu. Będę o tym mówić w kolejnych lekcjach. Także to wszystko w pewnym momencie przestało być w równowadze. To się wszystko rozpadło i rozwaliło. Też opowiem, jak to się stało. I mój kurs ma właśnie za zadanie przywrócić to wszystko do równowagi. Czyli to na przykład, co myślę, nie wpływa na to, co jem. Czyli jeżeli sobie pomyślę, ojejku, ale by było się fajnie obeżreć, to nie robię tego. Albo odwrotnie. Jem i nie pojawiają się u mnie myśli typu zjadłam za dużo, źle się czuję, mam wyrzuty sumienia. Tak? Albo przychodzę zmęczona z pracy, czuję się, nie wiem, smutna i jem. Tak? Chcę, żeby jakby te pola nie wchodziły na siebie i nie przeszkadzały sobie nawzajem. Tak samo tutaj. Ruszam się. To się staje moim nawykiem. Nie myślę tylko o tym i nie gadam, ale faktycznie to robię. I także nie katuję się, robię sobie dobry nawyk. Także tutaj musi być równowaga. Czyli to, co jem, a to, co spalam, to, co wydatkuję, też musi być w równowadze. To nie może być tak, że jesz 1200 kalorii, a spalasz 3000. Po czym obżerasz się i tutaj jesz 3000 kalorii, a spalasz 1200, bo stwierdzasz, że to jest wszystko bez sensu i będziesz leżeć na kanapie. Więc tutaj ten balans też zostanie przywrócony. Także tutaj to, co myślę, wpływa na to, co robię, czyli jestem zdyscyplinowana. Wykonuję moje nawyki niezależnie od tego, co czuję. Czy czuję się gorzej, czy czuję się smutna, czy czuję się wesoła, jakby ten nawyk jest rzeczą osobną. Bo to, czy na przykład czujesz się smutna, czy wesoła, to nie wpływa na to, czy myjesz zęby, czy nie, prawda? Więc właśnie nad tymi czterema rzeczami będziemy pracować. To jest esencja. To jest ważne, żeby one wszystkie były. Więc nie tylko behawioralnie, nie tylko psychodynamicznie, ale całościowo. Tak? Bo człowiek jest całością. Jest ciałem, umysłem i duszą. Dobrze, kolejna rzecz. Tutaj zrobiłam takie rysunki. I co one przedstawiają? To jest zapalniczka z płomieniem, a to jest kaloryfer. I co one symbolizują? A więc zapalniczka to jest motywacja. Motywacja jest jak płomień. My często się zabierałyśmy za wyjście z tego zaburzenia. I to było
tak, kurczę, tak już nie może być, tak bardzo przytyłam, tak bardzo niszczę sobie życie, więc teraz zawezmę się i będę chodzić na siłownię, i będę jeść zdrowo, i będę biegać, i będę pilnować pół posiłków. I mamy tą taką motywację, która faktycznie podpala nas do tego działania, podrywa, tak? Tylko że problem jest taki, że skoro motywacja jest jak płomień, to on nie może płonąć wiecznie. On się kończy. I dlatego bardzo często zabierałyśmy się za jakąś kolejną dietę, za jakąś kolejną terapię, za jakąś kolejną metodę wyjścia z tego, po czym nagle stwierdzałyśmy, że nam się po prostu nie chce, że my nie mamy siły. I w momencie jakiejś pierwszej małej porażki, jakiegoś potknięcia, odpuszczałyśmy wszystko. I zamiast tego buchającego płomienia i entuzjazmu, wypalałyśmy się. Ale tutaj narysowałam kaloryfer. I co on symbolizuje? Więc taki kaloryfer symbolizuje dyscyplinę. Tak samo daje też ciepło, ale dyscyplina, właśnie jeżeli zbuduje się sobie, jeżeli ona się rozgrzeje, tak jak ten kaloryfer, to będzie bardzo długo trzymać ciepło. I to jest właśnie różnica między motywacją, która jest jak płomień, a dyscypliną, która jest trwała, która buduje Twoje życie, która Cię właśnie rozgrzewa codziennie. I ten kurs będzie miał za zadanie zamienić tą taką Twoją płomienną motywację w dyscyplinę i pokażę Ci, jak to zrobić i w którym kierunku, jakie nawyki w sobie wyrobić, gdzie. No, bo często właśnie zaczynałaś tak zupełnie na oślep i dlatego się wypalałaś, a teraz Twoja motywacja zostanie dobrze skanalizowana, dobrze ukierunkowana i rozgrzeje ten Twój taki piecyk na zawsze. I 28 dni wystarczy, aby właśnie zbudować w nas te podwaliny dobrych nawyków, aby one ukorzeniły się w nas i wyrosły na zawsze. Ok, kolejna rzecz. Jak traktować ten kurs? Traktuj go jak proces. Tak, tutaj zobrazowałam taki najprostszy proces, jaki przyszedł mi do głowy, czyli nauka chodzenia. Najpierw dziecko raczkuje, potem zaczyna chodzić, tak? Stawia najpierw kroki niepewnie, potem coraz lepiej, potem zaczyna biegać, a na końcu jest mistrzostwo. Na końcu jest maraton, tak? Jest totalna pewność siebie, że to, co robimy, przyniesie takie a takie rezultaty i że to, co robimy, ma sens. I też często mam takie wrażenie, jak gadam z moimi podopiecznymi, jak czytam Wasze maile, że chcesz przejść z tego etapu od razu na ten, że nie uwzględniasz, że są jakieś etapy po drodze i ze mną przejdziesz przez ten proces w 100%. Będziemy najpierw tutaj, potem będziemy tutaj, potem będziemy tutaj, a potem to jest reszta Twojego życia. Tak właśnie będzie. Będziesz wolna i będziesz się czuła tak, jak przed tym zaburzeniem. Czyli normalnie. Że będziesz mogła czasem zjeść ciastko, że będziesz mogła czasem pójść na pizzę i to nie będzie wpływało na Twoje jedzenie tak ogólnie. Okay? Więc właśnie tak to traktuj jako proces. Daj sobie czas i daj się poprowadzić za rękę. Też druga taka metafora, która przyszła mi do głowy, to ten kurs jest trochę jak wspinaczka. Tutaj narysuję taką górę. I ja Cię prowadzę, tak? Prowadzę Cię szlakiem. Idziesz sobie tutaj gdzieś pod górę, tak wiedzie szlak, wymijasz różne przeszkody i powiedzmy jesteś tutaj. I tutaj zdarzy Ci się wpadka. I czy to znaczy, że znalazłaś się tu, u podnóża góry, że wszystko na marne, że trzeba zaczynać od nowa? No nie! Też Ci pokażę, że jeżeli upadniesz, to po prostu upadniesz, potkniesz się, ale dalej jesteś tutaj. Nigdzie nie spadasz, ta praca nie anuluje się. I co trzeba zrobić? Trzeba się podnieść i iść dalej na szczyt. Także jeżeli pogubisz się gdzieś po drodze, zgubisz ten szlak, to ten kurs jest właśnie taką mapą,
która Cię zaprowadzi znowu na miejsce i nauczę Cię, jak to robić później sama. Kolejna sprawa. Traktuj ten kurs jako eksperyment. Ten miesiąc, który Cię czeka. Bo o co chodzi? Bo często zaczynam mentoring z moimi dziewczynami i widzę coś takiego, że ojejku, to ja już do końca życia będę musiała trzymać się diety, to ja do końca życia nie będę mogła zjeść czekolady, to ja do końca życia będę musiała się pilnować. Tak? Widzimy to swoje życie jako po prostu pasmo cierpienia, które nas czeka. To absolutnie nie będzie tak wyglądało, ale czasami może Ci się tak wydawać. I przyjdzie taki moment, że znowu ten głos nałogu zacznie Cię przekonywać, że to raz sobie zjem to ciasteczko. A to dzisiaj ostatni raz, od jutra znowu dieta. Oj, taka jestem zmęczona, to mi się należy. Będą takie myśli. Będziesz zmęczona, będziesz czasami sfrustrowana i stwierdzisz, że nie chcesz się tak męczyć. I właśnie wtedy przypomnij sobie to podejście, że to jest tylko eksperyment. To jest 28 dni, niecały miesiąc tak naprawdę, kiedy patrzysz, jak to jest żyć bez bulimii. I jeżeli faktycznie stwierdzisz, że Twoje życie bez objadania się nie ma najmniejszego sensu, że jest w ogóle niczego nie warte, jest nudne, puste, smutne i do niczego, to po tym eksperymencie, po tych 28 dniach, będziesz jeszcze miała całe życie, żeby się objadać. Jeszcze 60 lat, jak nie więcej, żeby wymiotować, żeby się odchudzać, żeby robić po swojemu, jeżeli to nie wypali. Tak więc ja Ci niczego nie zabieram i Ty sobie niczego nie zabierasz. Ale spróbuj chociaż przez miesiąc zobaczyć, jak to jest żyć bez tego. Daj temu szansę. Jeżeli pojawią się właśnie takie myśli, o Jezu, to jest bez sensu i w ogóle nigdy w życiu nie będę mogła zjeść czekolady, to pomyśl sobie, że nie, będziesz mogła zjeść tą czekoladę, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj robisz eksperyment. Dzisiaj robisz coś ważnego dla siebie, ok? I nie chodzi o to, żebyś faktycznie po tym kursie zrobiła ostatni dzień, stwierdziła, uff, to teraz się mogę owieść, ale to jest taki wytrych mentalny. To jest coś, co powiesz temu swojemu nałogowi, kiedy będzie tam marudził, że to jest za długo, że to jest trudno, że coś tam, tak? On potrafi wymyślić super wymówki. Wiem z doświadczenia, że właśnie to podejście pomogło bardzo wielu dziewczynom przetrwać ten taki najcięższy pierwszy okres. Także sobie powiedział, no dobra, no chcę tą czekoladę, ale nie teraz, zaraz. Jeszcze będę miała całe życie, żeby jeść tą czekoladę. Więc to jest takie podejście, tak? Proces, eksperyment i też traktuj to, jeżeli będzie Ci bardzo źle, jako coś, co robisz tylko i wyłącznie dzisiaj. Jest godzina 19, Ciebie męczy, żeby się najeść, powiedz sobie, no kurczę, ten dzień się skończy za 5 godzin, zaraz idę spać, wytrzymam te 5 godzin, tak? Wytrzymam tylko dzisiaj. To nie jest tak, że to będzie do końca życia. Bo tak naprawdę zawsze mamy tylko dzisiaj. Przeszłości już nie ma, przyszłości jeszcze nie ma i możemy działać tylko teraz. Więc działaj. Zapisz się na ten kurs. Naprawdę nie pożałujesz. Potraktuj to jako inwestycję. Ja powiem Ci, że gdybym miała taką możliwość te kilkanaście lat temu zapisać się na taki kurs, dawno miałabym już mieszkanie trzypokojowe, dawno zrealizowałabym swój sen o podróży dookoła świata. Ja przejadłam bez sensu dziesiątki tysięcy złotych, o ile nie lepiej. Więc to, że możesz wyciągnąć się z tego za kilkaset złotych, to jest naprawdę coś niesamowitego. Tak jak mówiłam, ja nie widziałam takiego kursu nigdzie. Nie spotkałam się z czymś takim. To jest cała moja wiedza, całe moje doświadczenie, tak jak mówię, a skoro jeden człowiek tego dokonał, Ty też możesz tego dokonać. Naprawdę, ta inwestycja zwróci się szybciej niż myślisz. Pomyśl tylko, to jest 16 zł dziennie. Ile czasami wydajesz na niepotrzebne jedzenie, na napady? Więc tak, co Ci będzie potrzebne? Kup sobie piękny zeszyt, bo będziemy robić codziennie ćwiczenia, albo teczkę. Jeżeli wolisz drukować PDF-y dołączone do kursu i wypełniać tam na miejscu. Żeby to był pamiętnik tego,
jak wydostałaś się z tych zaburzeń, żebyś mogła też czasami w cięższych chwilach wrócić do tych zadanek i przeczytać je i zobaczyć, po co to robisz, dlaczego to robisz, tak? Gdzie już doszłaś. Kolejna sprawa, kiedy zapiszesz się na ten kurs, będziesz mogła dołączyć do naszej grupy na Facebooku. Ja ją będę mocno moderować, będę tam też wrzucała moje inspiracje, moje motywacje, jakieś dodatkowe zadanka. Będziecie mogły się dobierać w pary i na przykład wysyłać sobie zdjęcia swoich posiłków. Więc takie wsparcie tej społeczności jest na pewno bezcenne. Tam postaram się, żeby była mega pozytywna, wspierająca atmosfera, ale jeżeli ktoś będzie chciał opowiedzieć o tym, że ma cięższy dzień, także zostanie wysłuchany. I do dzisiejszego kursu masz już dwa zadanka, które możesz sobie napisać w swoim nowym zeszycie. Po pierwsze, dowód na to, że ja to zrobię. Przypomnij sobie wszystkie trudne sytuacje, w których dałaś radę, bo na pewno są takie. Na pewno są sytuacje, kiedy inny człowiek by się załamał, odpuścił, a Ty dałaś radę. Więc to jest kolejne wyzwanie, po prostu kolejne wyzwanie w Twoim życiu, któremu też dasz radę. Tak? Napisz to i zobacz, że także poradzisz sobie z tym. A kolejne zadanie, to chcę, żebyś napisała, jak będzie wyglądało Twoje życie, kiedy już poradzisz sobie z tego problemu. Co będziesz robić? Co będziesz chciała zrobić? Na co będziesz miała czas? Na co będziesz miała pieniądze? Niektóre rzeczy nam się wydają zupełnie nierealne, a zobaczysz, że kiedy przestaniesz się objadać, wiele rzeczy stanie się nagle o wiele prostszych do zrealizowania, do wykonania i poczujesz, że to jest w zasięgu Twojej ręki, że Ty to możesz zrobić. Gdzie widzisz siebie za rok, za dwa, za pięć? Jak będzie wyglądało to Twoje wolne życie? Na co je poświęcisz? Gdzie je spożytkujesz? Gdzie spożytkujesz swoją energię? To bardzo, bardzo ważne. Chcę, żebyś to naprawdę zobaczyła, a potem uwierzyła, że jest to możliwe. A więc co? Mam nadzieję, że dołączysz do nas, do grona wolnych kobiet, które pozbyły się bulimii, które pozbyły się objadania, ciągłego niezadowolenia ze swojego ciała, ze swojego życia, ciągłego myślenia o jedzeniu. Przecież ile to czasu i energii i pieniędzy konsumuje. Tak więc dołącz do nas i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Trzymaj się, kliknij poniżej i zacznij teraz. Do zobaczenia. Pa, pa!